Dzień dobry. Mam lekkie trochę opóźnienie, bo przyjechałem dopiero do Krakowa. Tutaj jestem nad trasą, a tu mam i ten nasz kopiec Kraka. Jest okazja, żeby z daleka jeszcze go fotografować. Także idę w tamtym kierunku. Zobaczę, jak mi się uda pokonać tą wysokość. Tak, bo podobno to jest tylko 16 metrów, ale widzę, czy 17. Ale widzę, że te 17 metrów jest od tej górki znowu. Czyli jest kilkadziesiąt metrów. No i wydaje mi się, że nie jestem jedynym spóźnionym. To jest dzielnica Zagórze. O, Podgórze, przepraszam. Podgórze. To jest Kraków Podgórze. Idę tą kładką. Mam nadzieję, że doprowadzi mnie do celu. O, widzę tutaj, też tam idą do tej kładki spóźnialscy. Nie wiem, czy spóźnialcy, bo to nie wiadomo kiedy, o której. Jedni mówią o 12, drudzy o 1. Trzeci mówią, że o 2 dopiero po południu. Tu policja na dole. O, słychać już tam coś, jakieś krzyki. Ktoś chyba przemawia tam. A tu chyba tu na skróty. Bo widzę, że tam ścieżka idzie. Czy na kopiec tędy można? Tak? Dziękuję. Na kopiec Kraka oczywiście, bo podobno w Krakowie jest kilka kopców. Dobry. O, chyba trafiłem tutaj na parking samochodowy. No, gdybym przyjechał samochód, to bym chyba tu parkował. Zobaczymy. Góra, góra, góra. Cały czas. No i tu już zaczynają się nasi i nasze znajome, kochane. Cześć. Cześć. A tu nas nie wpuścili. A czemu? Nie wpuścili na górę? Nie ma miejsca. A, z samochodem, tak? No tak. Policja. To idziemy tam. Dzień dobry. Cześć. No to... Cześć, kochani, cześć. Hej. Chyba nie jesteśmy spóźnieni. No, widziałem was z daleka. Myślę sobie, nie jestem jedyny spóźniony z Warszawy. Ale ten, nie jechałem samochodem, ale... Grzecznościowo tam doczepiłem się.
Kawałek pod górą. Kawałek pod górą. To idziemy. Idziemy. Jakie jeszcze? Jakie dziewczyny są jeszcze w tym? Ty zrobisz to szybko, one mają większy problem. Tak. Podobno to jest wysokość 17 metrów tylko, ale od czego to ja nie wiem. Ja już sapię. Tutaj. A tu toalety są przygotowane. Widzę, że tam kamrat tam stoi koło tego. Dzień dobry. No kawałek. Widzę tam też flagi idą. Nasze. A tu takie schody, kochani. Tu takie schody. Może wezmę na ten mniejszy obraz i zobaczymy, jak to będzie nam się udało z tymi kolanami. Ale no, już ktoś tam dzień dobry, witam, cześć. Dobrze, że te kolana wytrzymują. Jeszcze długo wytrzymają. Jeszcze, mam nadzieję. Cześć. Cześć, przyjaciel. Jak tam droga? A wiesz, tu znaczy jechałem grzecznościowo, doczepiłem się. A słuchajcie, tam od kabiny można wjechać, czy trzeba daleko iść? A nie, trzeba daleko. No tak myślę. Bo nie wpuszczają już tutaj. Dzień dobry, czołem. Cześć. Witaj. Czołem, no i na wilku, kochani. Pozdrawiam cię. Cześć. Uszanowanie. Cześć, byłeś na górze. No, świetnie jest. Będziemy się widzieć. Dobra, idziemy. Na wilku. Silny chłop, ja muszę go się podeprzeć, nie? No. Nie. Tak jest. Oj. Prawie że. O. Właśnie. Już nie będziesz schodził. Co? Już schodzić nie będzie. O, tu stoją samochody policyjne. A oni są po tamtej stronie. No, ja muszę usiąść. Nie dam rady. Cześć na Bilku. Cześć, witam. Ja to wiesz, Manik, nie skojarzysz. Na czacie. Na czacie. No i nas nasze mieszają. Cześć. Witam. Cześć. Uszanowanie. Cześć. Sam przyjechałeś? Grzecznościowo przyjechałem z jedną panią, która jedzie do Zakopanego. Zostaje z nami na razie jeszcze, co? No zostaje, ale wracam. Dzisiaj muszę wrócić. No my też wracamy. Czymś tam. Jesteś z samochodem? Tak? O której wracacie? No, z wieczora, tak?
No, macie miejsce? No właśnie nie mamy, to nie ma. Ja widziałem twój wpis, tak? Ale my mamy, wiesz, no, w moim samochodziku mamy problem, nie? No, no. Tylko, wiesz, ale ja pisałem znowu na Telegramie, żeby się odezwali do ciebie od nas z grupy, bo pisali, że mają parę miejsc. No nikt się nie odezwał, ja załatwiłem się z BlaBla, czy tam coś, BlaBlaCar. Przyjechałem z jedną panią, która mnie wysadziła po drugiej stronie trasy. I już idę właśnie tutaj. No ale nie znajdziemy. Ale to ty wracasz samochodem? Ty jesteś samochodem, czy potrzebujesz miejsca? Nie, potrzebuję miejsca. Dla siebie? Tak. Zaraz załatwimy cię. No. Zaraz ci załatwię, tam może któryś z nas od nas z Warszawy zwraca. No, no, no. Bo oni wiem, że mieli jakieś miejsca wolne. Zaraz załatwimy do ciebie. No, no. Dobra? Tak. Idę właśnie do tego. No, no, to czy. Trzymaj. Cześć. I witamy już kolejny raz. No właśnie. Cześć. Ale pogoda piękna. Idealnie. No. Cześć. Witam. O. Witam. Cześć. Hej. Tutaj z całą familią przyjechałem. Agnieszka, witam serdecznie. Witam. Cześć mały. Anton. Dobra, jedziemy wtedy dalej ten. Cześć. Zobaczymy czy... Cześć Majka. Cześć. A gdzie masz dzwonka? Jest? A. Już, tak, widzę. Widzę w tej czapce swojej biało-czerwonej. Cześć, Mańka. Pamiętasz mnie? Daj buziak. Pamiętam. Szalik dostałaś, tak? Od dwóch. Masz w domu, tak? Cześć. Witaj. Wielki rządowy jestem. Tak. Dobra, jaka już chcieli powiedzieć. Witajcie. Cześć, kochani. Cześć, witaj. Cześć. O, wykaraskałem się na tą górę. Wysadzili mnie po drugiej stronie. No właśnie. I ten. Tak, nie było łatwo tu wejść. No nie było. Jeszcze te schody byle jakie. Tak. Jeden kamień wyższy od drugiego. I coraz wyższe są. Cześć. Cześć, witaj. No. Cześć. No zobaczymy, ktoś tam się mawia? Ciągle idziemy dookoła. Właśnie, kurde, tak myślałem, żeby wiesz, bo on mówił, żeby Witam. Cześć, witaj. Kiedy Wojtka puszczą? Kurde, no, już się poczułem jak kura normalnie w Syrii, kurde. No, może ten, może Marcin jest. Nie, no chyba musi być, bo no tak, czuteli, nie? Pewnie Marcin coś powie na temat. Pewnie i czujny Wojtka. No wszyscy Wojtka na pewno są, nie? Bo się przywitać. Ja pana słucham przez YouTube'a. Bardzo często z Wojtkiem Olszańskim. Też jak pan uczestniczkam. Niecała, jestem tutaj z Krakowa. Dokładnie z Nowej Huty. Ale no, no widzę co się dzieje. Mam tutaj obraz całej Małopolski Podkarpacia. Chcę wyobrazić, że cały przemysł jest już ukraiński. Tam nie ma polskich firm. Wszyscy się wynoszą, sprzedają majątki. Mam koleżankę, która tam miała grób i chciała jechać tam na grób babci swoje. Tak. Wszystko już jest ukraińskie. O, całe gdzie, miasto jest przejęte przez... Gdzie? Przemyśl. Przemyśl, tam Radka, w Przemyśle Podkarpacia jesteśmy. Ja jestem z Krakowa, ale mam koleżankę. Przemyśla, która nie mogła się jechać. Pewnie, że tam tak. Tam tak. Miała były wszystkie święta. Chciała jechać poświęcić świeczkę. Cześć, witaj. Ja chciałem się uświadomić, bo tak, mówię tak, że Polacy są antysemici, tak? Aha. A kto jest semitą?
No ja. Jesteś anty mnie? No nie. No to no, jaki antysemityzm? A kim są Żydzi? A Żydzi, to znaczy Żydzi. Ci, którzy wyznają religię mojżeszowską, to są w większości Chazarzy. Chazarzy, tak? Chazarzy. Dlaczego oni natomiast się... Żydzi, rzeczywiście Żydzi, którzy za czasów Jezusa tam mieszkali w Palestynie, to są Palestyńczycy, bo Palestyńczycy to są chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi. No to... I ta grupa Żydów, ta semicka grupa Żydów, ona jest Dlaczego się mówi na nas, że my Polacy jesteśmy antysemitami? Wy się dajecie. My nie jesteśmy antysemitami. Nie, bo wy się dajecie. To wkleić. To, ale to trzeba by nagłośnić, że antysemityzm to nie jest... Antyjudaizm. Polska, tak, dokładnie. Tak. Antyjudaizm. Tak jest, tak. Albo antyhazarsko, nie? No, to... tak. Właśnie tu te pojęcia są mylne. Ja zawsze mówię, jeżeli ktoś ci mówi, że jesteś antysemitą, to wyślij go do mnie, niech on udowodni, że on jest semitą, bo ja jestem. Tak. No, a dlaczego Gomułka wtedy mówił o semityzmie, o semitach i to wysłał Żydów na, tam do swojego... Nie, nie, Gomułka nie mówił o semityzmie. Gomułka mówił o tym, podzielił społeczeństwo polskie na trzy rodzaje. Jeden rodzaj, który jest Polakiem i czuje się Polakiem. Drugi, który jest Żydem i czuje się Polakiem. A trzeci, który jest Żydem i czuje się Izraelczykiem. Izraelczykiem. I on kazał tym dwóm pozostałym wyemigrować, wyjechać z Polski. Czyli zostawić tylko Polaków. Nic nie mówił o antysemityzmie. Nie, mówił o semitach wtedy. Mówił coś o semitach, ale... Ale właśnie, zamknęliśmy naszą kamracką flagę. Antysemityzm, moim zdaniem, no to jest takie nagłaśnianie w mediach, że Polacy są antysemitami, a Polacy nie są antysemitami. Nie, 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 nie są. Bo ci, których Polacy są, którymi Polacy są przeciwko nim, właśnie nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Ci, którzy są Polacy, są przeciwko nimi, to nie są w żaden sposób semitami. To są Chazarzy. Chazarzy. Tak jest. I tyle. I to mamy sprawę wyjaśnione. Cześć młody człowieku! Cześć! 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 Witaj! Dobrze, że Krakowianka! Nowochucianka! Moi dziadkowie budowali Nowochucę jeszcze. No, idziemy tam. Tam bez szansy na obronę został skazany naszym cześć, zdaniem mamy. Nieprawomocnym wyrokiem. Cześć! Cześć! Ale my dokładnie to wiemy. Nie potrzebujemy jego słów do tego. Ważny jest duch, który się nad nami unosi. Kochani, Kraków po raz pierwszy w naszym wychowaniu, chociaż pierwotnie miał przerwę. Cześć, witaj. Wiecie, jak pokrzyżowały nam się drogi, jak spędzaliśmy dziewczyny. Sytuacje mają się różne. Cześć. Dzisiaj chciałbym z wami tutaj Wojtek. Nie ma go. Proszę was wszystkich, róbcie zdjęcia. Nagrywajcie sobie krótkie wspomnienia. Sama przyjechałam. Udało się. Nie udało mi się rezerwować. Cześć, witaj. Strasznie było z dojazdem, bo chyba Kaczyński przyjechał. Tramwaje poblokowane. Przyjechał na Kopiec, przyjechał? Tak. Namiot referendalny. Prowadzimy jako kamraci, rodacy referendum w sprawie
uwłaszczenia Polaków na złożach naturalnych na wodzie. Dlatego zapraszam każdego, kto jeszcze nie złożył podpisu. Ciężka braci. Ten duży biały namiot podpisany, referendalny. Tam można złożyć podpis w sprawie referendum. Prosimy o... Będziemy zabiegali w zasadzie, bo prosimy. Bo wiecie, niektórzy o prawa, o wolność proszą bądź błagają. A my o nią walczymy. Jesteśmy Polakami, walczymy o wolność. Sam zapraszam serdecznie, żebyście, jeżeli jeszcze złożyliście, złożyli tam swoje podpisy w namiocie referendalnym. Dalej jest, są jeszcze kilka namiotów. Jest tam Rafał Mosakowski z Centrum Edukacyjnego z książkami. Dalej jest czarny namiot na samym rogu. Tam macie materiały kamrackie, koszulki. Myślę, że są jeszcze rozmiary dziecięce, są koszulki dla dorosłych, bardzo ładne naszywki, zobaczcie w tej chwili w takiej wersji maskującej i wersji pełnej, kolorowej, jeżeli ktoś by potrzebował. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. W pewnym etapie naszego spotkania będziemy tworzyli misterium. Jest jeszcze kilkadziesiąt takich masek czarnych, padnie hasło... Maski już! Jeżeli nie macie maski, a chcielibyście, one są w czarnym namiocie, zapraszam was tam serdecznie, ale to będzie oczywiście nieco później. Ponieważ jesteśmy w Krakowie, w pięknym miejscu, chciałbym, aby to nasze zgromadzenie dotyczące wyzwolenia narodowego, dotyczące naszego pięknego kraju, homogenicznego jak na razie, naszego cudownego narodu, który ma wielkie możliwości, wielkie umiejętności, tylko jest tłamszony. Chciałbym, żeby Wiec Kamracki w tym miejscu otworzył Kraków, a konkretnie nasza koleżanka Agnieszka, mała mi, zapraszamy serdecznie krakowskich rodaków Kamratów. Powitajcie ją gorącymi brawami. No nie słyszę, jeszcze raz! Mała mi! No teraz już nie możesz się zacząć, dawaj! Pan mógł odsłonić mi ten transparent, żeby był widoczny. No? Cześć Mirko. Witam wszystkich przybyłych na wiec od krakowskich rodaków Kamratów. Chwała wielkiej narodowej Polsce! Nazwa dzisiejszego wiecu jest dość wymowna. Wyzwolenie narodowe. Zwłaszcza w czasie, kiedy przetrwaliśmy ponad 2 lata zamordyzmu sanitarnego, obecnie wytrzymujemy napływ przesiedleńców z krain na U. Kiedy jesteśmy okradani z dóbr naturalnych przez eurokołchoz, szaleje drożyzna i inflacja. Kiedy spełniają się przepowiednie, nie będziesz nic mieć i będziesz szczęśliwy. Służby zamykają za słowa. Każą nam zapowiedź naszą historię oraz o martyrologii narodu polskiego. Dziś w tym świetnym miejscu dla Słowian spotyka się wiele grup wolnościowych, łączących się w idei narodowej. O wolnej Polsce! Wbrew temu, co robią partie polityczne, dzieląc ludzi, a szczególnie rodziny, walczą o przyszłość następnych pokoleń, o ich dobrobyt. I tu zwrócę uwagę na namiot, który moi kamraci wspierają w pokoleniu dotyczącego wóz naturalnych, aby stały się partnerem polskiego. Cześć, witam, witam, cześć, cześć. Walcząc o zdrowie, sprzeciwiając się sprytom, magicznym tabletkom, innemu dbaniu obywatela, o edukację dla dzieci, by zdalny teatrnik z polskiej szkoły, podobna, tylko bez brody, o polskie służby mundurowe, nawet gdy nam wspólnie, gdyby nam wspólnie wyszło, bądźmy z siebie dumni. My możemy stanąć naprzeciw swoich dzieci, wnuków, spojrzeć im prosto w oczy i z odwagą cywilną powiedzieć, że coś robiliśmy z
stawialiśmy opór! Nie poddaliśmy się! Z dumą i honorem również szliśmy siedzieć do więzienia! Za wolną Polskę! Byliśmy spisywani w czasie, gdy większość społeczeństwa spała! Nie byliśmy bierni, gdy zabierano nam wolność! Jako matka! Cześć, zwracam się teraz do swoich dzieci! Cześć, cześć, cześć. Nie bądźcie obojętni! Cześć, gdy ktoś zakazuje wam mówić, co myślicie! Mówić prawdę! Witaj. Zakazuje robić to, co robicie! Gdy rząd jesteśmy znowu. Wskazuje wam, jak macie żyć! Chcę was kontrolować! Stosuje propagandę i manipulację! Bądźcie silni i odważni! I świadomi, witam. Jak ja teraz! Witam cię, dobry człowiek! No, czołem! Bądźcie małżeński! Obecny! Marika! To była mała Mi, dziękujemy bardzo! Kochani! Super! Jest z nami człowiek, który z systemem walczył, odkąd ja pamiętam. Między innymi walczył z systemem ja powiem tak, określając się po prawej stronie, po stronie wolności, ale po prawdziwej prawej stronie, człowiek, który w swoich działaniach zawsze jest czujny. Mówię o Marku Majsze, czujny.pl. Marek, zapraszamy ciebie serdecznie. Marek podjął bardzo odważną decyzję. On chciał być i z nami, i we Wrocławiu. Dlatego teraz głos zabierze Marek, żeby mógł jeszcze pojechać do Wrocławia, pokazać nam, co tam się dzieje. Przywitajmy go serdecznie. Cześć. Marek Majchel. Cześć, mała. Czołem Kraków, czołem Małopolska, czołem Wielkiej Polsce! O to chodzi, kochani. Tu jest Polska! Tu jest Polska! A nie boli! Tu jest Polska! A nie boli! Tu jest Polska ze względu na to, że święto państwowe jest święto odzyskania niepodległości. Owszem, czcimy, oddajemy hołd wszystkim tym, którzy walczyli o to, żeby po okresie zaboru zlepić w jeden organizm państwowy Polskę. Wszystkich, którzy walczyli, się czcimy. Natomiast tu, właśnie tu w Krakowie, pod kopcem Kraka, są ci Polacy, którzy wiedzą, że żadnej niepodległości niestety wciąż nie mamy i wciąż musimy o nią walczyć. I właśnie ci wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, walczymy o wolną, wielką, niepodległą Polskę. Brawo dla was! Kochani, nasze polskojęzyczne pacynki zwane politykami, jak widzicie, nie potrafią żyć bez pana. Nieraz krzyczeliśmy wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, suwerenność nam odbiera. Ale jak widzimy, w tej chwili wyrywani jesteśmy albo z układu Niemcy i przyjaciele, taka rzesza unijna, albo z układu euroamerykańskiego. A gdzie jest głos propolski? Głos propolski dzisiaj w Polsce wybrzmiewa z Krakowa, spod kopca Kraka. Brawo dla was! W tym miejscu musimy się upomnieć o więźniów politycznych. System nie przebiera w środkach ordynarnie, bezczelnie, łamiąc swoje własne prawo. Przykładem na to, co mówię, jest choćby nawet całkowicie bezprawne po raz kolejny uwięzienie Wojciecha Olszańskiego. Upominam się o wszystkich walczących o wolną, niepodległą Polskę, którzy w tej chwili są bezprawnie przetrzymywani w więzieniach. Jest tutaj wsparcie naszej krakowskiej działaczki Teresy Garland, która również 2 miesiące w tej chwili odbywa tymczasowego aresztu, również za słowa. Jest Piotr Luteńko, Wałbrzychu, niezależny dziennikarz, razem z ramię w ramię z nami walczący, również w sposób podstępny. Teraz słuchajcie, sobie system wymyślił nowy sposób, czyli sądy kapturowe. Tak robią, że się dziwnym trafem zapomina im wysyłać, albo to jakimś dziwnym trafem nie dochodzi, później zamykają, a później ciężko to oczywiście odkreślić.
represje te doskonale znamy. Represje będą się nasilać. Bądźmy poważni, stańmy z prawdą naprzeciwko. Represje będą się nasilać, ale trudne czasy, ciężkie czasy kształtują silnych ludzi, silnych Polaków. Życzę nam, żeby nam tej siły nie zabrakło do wspólnego celu, jakim jest wielka, wolna, niepodległa Polska. Czołem wielkiej Polsce! Czołem! Czołem wielkiej, dumnej, narodowej, bogatej Polsce! Czołem czujnemu i dajmy mu, odwróć się, kopniaka na zakręt, na Wrocław! Szanowni Państwo, wierzę, że nasz niekwestionowany lider Wojciech Olszański jest duchem z nami, będzie wspominał to miejsce, może ze smutkiem, że go tu nie ma, ale na pewno z radością, że jesteście tutaj wy. Bardzo wam za to dziękuję, bo jesteście wyjątkowymi ludźmi. Brawo dla was! Jest z nami po pierwsze Romana Dmowskiego, autorstwa Bartłomieja Kurzeli. Duch Romana Dmowskiego jest z nami. Wierzę, że unosi się nad nami również wyjątkowy duch Bolesława Piaseckiego. I kochani, powiem wam, kiedy pierwszy raz tu przyjechałem do Krakowa, a potem na boki troszkę pobiegałem, pojeździłem, usłyszałem, wiecie, taki, ja to nie umiem, ale taki język dziwny, nie? I mówię se tak, niby polski, a nie polski, a potem się dowiedziałem, że to jest polski, ale nie polski. Mówię, jak to polski, a nie polski? O, no, bo to nasze tutejsze. Słuchajcie, jest taka jedna fajna ciocha, ja ją żeś poznał, ona się zwie Krysta, ona coś mówi, po prostu do serca. Krysta, chodź do nas! Brawo Krysta! Po co po niej wchodzić? Czołem Polacy! Czołem Polacy! Samo kartka, bo to specjalnie dla Wojtka. Będę dedykować wiersz, którego trochę zmieniłam. Specjalnie dla Wojtka. Cytuję. Naokoło u Wojciecha zwierząt różnych sporo. W zagrodzie od rana gwarno i wesoło. W stajni stoją konie piękne, kare, gniade. Obok laczy źrebak spogląda ciekawie. Wojtek musi przynieść koniom trochę siana, dać siwkowi wody, nakarmić kasztana, potem go szczotkować długo i dokładnie. Lubi sierść, żeby sierść mu lśniła wszędzie bardzo ładnie. Kiedy wszystko zrobi, osiodła konika i pogalopuje w słonecznych promykach. Wojtek, Polska wzywa! Cześć wielkiej Polsce! Chwała! To wszystko dla ciebie! Chwała wielkiej Polsce! Chwała! Dziękujemy, Krista. A teraz sąsiada za Miedzę chciałbym zaprosić, na którym można polegać jak na Zawiszy. Robert, zapraszam. Taka rozgrzewka, toruńskie kamractwo rodaków. Zapraszamy serdecznie. Powitajcie go oklaskami, rozgrzejmy sobie ręce. Czołem Polacy! Polacy, kamratki, kamraci i wszyscy. To jest więc odrodzenie, wyzwolenie narodowe. Patrząc stąd, widzę Wawel, Skałkę. I nawiązuje to do starej legendy o świętym Stanisławie, gdzie nas Polaków zawsze się dzieli. Dzieli znaczy ten zawsze zły. Robert, czy to jest... Robert, przepraszam, posłuchajcie. Przepraszam, że przerywam ci. Dostaliśmy właśnie wiadomość, że Jacek Międlar we Wrocławiu został zatrzymany. Hańba! 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 Tak właśnie... Gadżet zjebany! Robert Bustowski też podobno. Nie Marcin, Robert. A Słowikowski. Przepraszam.
No, widzicie jak to jest? Głuchy telefon. A ja jeszcze, wiecie jakie mam uszy, nie? Wszyscy wiedzą. Przecież każdy, kto dzwoni, musi o tym powiedzieć. Także sorry, wybaczcie. Kochani, to jest właśnie przykład tego, jak jesteśmy traktowani. Zamykanie za słowo. Wojciech Olszański również został zamknięty za słowo i to za słowo wypowiedziane w naszej i waszej i jego własnej obronie. Człowiek, który powiedział, nie godzę się na złoty miliard według Billa Gatesa, bo to znaczy, że reszta ma zginąć. A znamy słowa Billa Gatesa, który miał powiedzieć, goje umrą. Trochę dobrych ludzi też. No cóż, zdarza się. Dlatego on wyraźnie powiedział i walczył, jeżeli on chce zabić mnie, to w mojej obronie zabijcie jego. I za te słowa Wojtek został skazany bez prawa do obrony. I teraz jestem ciekawy, dlaczego został zatrzymany Jacek Międlar, dlaczego został zatrzymany Marsz Wrocławski. Czy naprawdę Polak w Polsce nie może być gospodarzem? Czy Polak w Polsce nie może na własnej ziemi mieć prawa wypowiedzenia własnego zdania? To jest skandal. Powiem wam tak. Uwolnić Jacka Międlara, uwolnić Wojciecha Olszańskiego! Uwolnić Wojciecha Olszańskiego! Uwolnić Wojciecha Olszańskiego! Przepraszam, Robert, to ważny komunikat. Musiałem go podać. Musimy się informować o tym, co dzieje się w Polsce. Robert. Tak, mówię o Skałce, o Wawelu, o świętym Stanisławie. O konflikcie dwóch Polaków, który został wykorzystany na naszą szkodę. A to jest jedna z wielu historii. Znamy też legendę o smoku wawelskim. No tutaj gdzieś jest, zaraz go przeprowadzę. Ten smok tak naprawdę to był jakiś obcy okupant, który najechał królestwo i zbierał haracz. Mówi nam się z dziewic, ale tak naprawdę zabierał całe nasze zasoby. I w tej chwili my w Polsce mamy tutaj, i może w Krakowie, Warszawie, w każdym mieście, mnóstwo takich smoków, które siedzą i gnębią nas. Pytanie. Może nawet nie zapytam, bo widzę tutaj wielu szewczyków, dratewków, którzy może w końcu w pokojowy sposób i przemyślnie, nie przemocą, ale przegonią te smoki, pozbędą się ich. I będziemy stawiać więcej kopców nie tylko Krakowi, legendarnemu władcy, ale też Polakom, tym prawdziwym, którzy tutaj są. Też chciałbym nawiązać do dzisiejszego dnia. Dzisiaj mamy 11 listopada. Mało kto pamięta, że tego dnia my Polacy po sromotnej klęsce pod Kamieńcem Podolskim, oddaniu twierdzy i nałożeniu haraczu przez Turków zebraliśmy się stronnictwa, które były w waśniach Sobieski i inni. Król był słaby. Ten król zorganizował wyprawę pod wodzą hetmana Sobieskiego i odnieśliśmy wielkie zwycięstwo pod Chocimiem. Ono było takie wielkie, że armia turecka została rozgromiona, a my Polacy razem z wojskami Wielkiego Księstwa Litewskiego pobiliśmy tą samą armię, która była okopana pod Chocimiem. Ta armia przestała istnieć. I tylko zbieg okoliczności spowodował, że nie wykorzystaliśmy tego. Dlatego my Polacy, tak jak Wyspiański w wyzwoleniu pisał, my nie wierzymy w własne siły. Mamy patriotów, którzy udają patriotów, ubierają się w piórka patriotów, a tak właściwie służą obcym zaborcom tak naprawdę. Hańba im. Dlatego my Polacy, aby odrodzić się, musimy być razem, porzucić wszelkie niesnacki, czy ten jest żółty, czy w innym kolorze. A byśmy wrócili do starych naszych wartości. To miejsce, Kopiec Kraka, ma nie tylko od V wieku. To jest miejsce starsze.
sam Podgórz, przecież to jest starożytny Kraków tak naprawdę. Kraków po drugiej stronie Wisły powstał dużo później. Dlatego Polacy, jesteśmy tutaj, by odrodzić i powiedzieć nie naszym ciemiężeńcom. A powiem tak, aby to się wypełniło, musimy zrobić kilka rzeczy. Wygrać wybory, które się odbędą, zmobilizować się, zbierać podpisy. I tak powiem na koniec. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! I oczywiście Wojtek Olszański obecny! Teraz zapraszam Adama, Gwardia Narodowa Koszalin. Chodź, komracie. A po Adamie będzie Sylwia Suwerenny Grudziądz. Czołem Wielkiej Narodowej Polsce! Moi drodzy, dzisiaj nie będę przemawiał, powiem wam wiersz. Wstydu rumieniec. Chwileczkę. Zalewa mi twarz. Za Polska powiekę mi zrasza. Przepraszam was bardzo o wszystkie narody. Serdecznie was tutaj przepraszam. Przepraszam was Niemcy, o zacni Germanie, za Grunwald, Drzymałe i Wrześnie. Przepraszam gorąco, postawię wam chlanie za wuja Adolfa i resztę. I ciebie, szlachetny narodzie radziecki, za Sybir, wywózki Stalina, Prastitie. Przepraszam serdecznie za testament do Benina, za carską cenzurę, czerwoną cenzurkę, łysenkę, piosenkę i ciszę, za koniak gruziński z kiszonym ogórkiem. Przepraszam was, towarzysze. Przepraszam was, Szwedzi, zamorscy sąsiedzi, za potop i mój kraj dziki. Przepraszam was, Czesi, żem się nie powiesił. Przepraszam was, Eskimosi. Brawo! Eskimosi niech czują się wyróżnieni. Przepraszam cię także, Bolszewio Komuno, za UB, Bormana, Humera. Gdy władze ostatnie granice usuną i dobra swe będziesz zabierał, odbierz kamienice, uliczki z księżycem. Ja prośbę mam tylko tej treści. Jak weźmiesz w całości ulicę, zostaw nam dziury w nawierzchni. Przepraszam was także, narodzie wybrany. Przepraszam Chińczyka, Araba. I jedno mnie tylko przenika do głębi, że mnie, kurwa, nikt nie przeprasza. Brawo! Dziękuję. Brawo! Genialne. Sylwia, zapraszamy. Kochani, nauczycielka, która nie bała się walczyć o godność Polaków. Nauczycielka, która za swoją pracę, dopóki nie podniosła głowy wysoko i nie powiedziała: dbam przede wszystkim o dzieci polskie, o ich interes. Dbam o to, żeby wszystkie dzieci były równe. Ale dzieci równe to nie znaczy gorsze od tych, którzy przybyli, bo należą im się jakieś specjalne względy. To nauczycielka, która wyprostowana, z dumnie podniesioną do góry głową idzie, bo wie, że żyje w Polsce i ma serce polskie. Nasza kochana kamratka Sylwia,
Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Sylwii! Czołem, kochani! Ja tak szybciutko i to, co najważniejsze. Jako rodzic i jako nauczyciel. Kochani, dbajmy o swoje dzieci. Ja to cały czas powtarzam. One są przyszłością narodu. Tym, co jest dla nas najważniejsze, najpiękniejsze. Naprawdę, każdy mówi, ja dbam o swoje dzieci, ja się interesuję. To nie do końca tak wygląda. Bo ja sama wiem z doświadczenia najbliższych, tak, że nawet dziecko przychodzi ze szkoły, chce porozmawiać z rodzicem. Rodzic często odpowiada, tak, czy zadaje pytania dla świętego spokoju, tak? Jak tam u ciebie, synku, w szkole? No, okej, mamusia nawet nie chce słyszeć odpowiedzi, tak? Rozmawiajmy z tymi dziećmi, oni naprawdę chcą z nami rozmawiać. Naprawdę, są rodzice, którzy nawet nie chcą słyszeć tej odpowiedzi. To dziecko jest zagubione, ja wiem, jak to wygląda w szkole. Nie ma z kim porozmawiać, nie ma do kogo się odezwać. Na podwórku wszędzie są koledzy, którzy, nie wiem, grają tylko w gry, interesują się nie wiadomo czym, nie mają o czym porozmawiać. Żadnego wsparcia nie ma. Mówi się, że w szkołach jest wsparcie. Ja nie chcę tutaj mówić, że na szkoły, broń Boże, bo jest wsparcie bardzo dobre, ale nie wszędzie. I my, rodzice, bo z tymi dziećmi jesteśmy jednak najczęściej, powinniśmy patrzeć, zwracać uwagę. To naprawdę widać, jak coś się zaczyna dziać, jak są problemy w szkole. Oni chcą z nami rozmawiać. Ja wiem, że rodzice się cieszą, że dzieci siedzą przed komputerem cały dzień. Dobra, mama mówi, ja mam spokój. Jakie ja mam grzeczne dziecko. A dochodzi do tego, nie wiem, czy oglądacie i śledzicie sytuację, że teraz są takie gry, że ginie się po prostu na żywo. Niedługo dojdzie do tego, że oni będą się zakładać o to, kiedy kto szybciej zginie. To jest wariactwo. Ja wiem, że oni mówią, mamusia, ty jesteś starej daty. Tato, ty nie rozumiesz. To jest tylko gra. Ja mam kontrolę. Jaką kontrolę? Dochodzi do tego, że uczniowie, jakim się zabierze, tak, nasze dzieci, komputer za karę, no potrafią zdemolować cały dom, nie wiem, naskarżyć, nakłamać na nas, że my im coś zrobiliśmy, bo my im śmieliśmy zabronić grać w komputer. Czyli te gry są tak silne, ja wiem, że dla niektórych to jest śmieszne, ale te gry mają tak silny wpływ na nasze dzieci, a jak ja widzę mamy, które jeżdżą, jadą z wózkiem i to dziecko, nie wiem, ma rok, półtora roku, i ono już trzyma tego iPhone'a w dłoni, tak? Tego smartfona. Mama się cieszy, bo ona ma spokój, tak? Dziecko jest grzeczne. Ale to nie tak powinno wyglądać. My się cieszymy, że jest ta elektronika. Sama pracuję, tak? W szkole, no, o profilu takim informatycznym. Więc wiem, jak to wygląda. Okablowani jesteśmy, tak? Wszyscy tylko patrzą na internet. Patrzą na to, żeby się dostać do najlepszych szkół, uczelni. Że teraz to jest przyszłość świata, tak? Ale jaka to jest przyszłość, że oni się coraz gorzej czują, nie wysypiają się, mają problemy ze snem. Bardzo źle się czują. Oczywiście oni tego nie zwalają na internet, na to, co się dzieje, tak? Zawsze na coś innego, zawsze wymówką jest coś innego. Jak teraz kogo byście nie spytali, to winny wszystkiemu jest Putin, tak? Inflacji, Putin, wszystkiemu Putin, bo najłatwiej jest zwalić, tak? Czy rząd cokolwiek. Ale my jako rodzice, jeśli chodzi o dzieci, bo ja tutaj mam na uwadze troskę naszych dzieci, na dobro naszych wspólnych dzieci, to my jako pierwsi musimy zwracać na to uwagę. Oni chcą rozmawiać, a już na pewno nie chcą, żebyśmy byli przede wszystkim ich przyjaciółmi. Nie, my mamy być ich rodzicami. Dzieci wcale nie oczekują tego, że my mamy do nich być po partnersku. Nie, bo to nie o to chodzi. Wszystko, co było kiedyś normalnością, staje się nienormalne. Wmawiają tą ideologię dzieciom od przedszkola. To jest okej, to jest okej. Nie, to nie jest okej. Nie dajmy sobie mówić, że to jest okej. I dla świętego spokoju. I słuchajcie, kochani, powiem na koniec, że wy jako rodzice macie bardzo dużą taką władzę sprawczą w szkołach, w przedszkolach. Ja już mówiłam wcześniej, zgłaszajcie się na ochotnika do tych rad rodziców, tak najpierw do tych trójklasowych, bo macie tą władzę, macie tą moc sprawczą. Wy po prostu musicie czytać te wszystkie rzeczy, które oni chcą przeforsować. Wprowadzają takie rzeczy, które niedługo... No nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Sama jestem matką trójki dzieci, naprawdę, kochani. Gdzie najmłodsze dopiero poszło do szkoły. Już się zmieniają regulaminy w szkołach, statuty, bo teraz nie może być zapisu o ubiorze. No najlepiej, nie wiem, chodzić nago. Nawet mi powiedziano w mojej sprawie, no każdy, większość z was wie, czego dotyczy, że gdybym ja wyszła na ulicę nago, nic by mi nie zrobiono. Ale że mam czelność mówić,
to, co mówię, tak, co się nie zgadza z ogólnie przyjętą narracją, ja gadam derwy małe, bzdury. Nagle się nikt nie odzywa. Wszyscy, którzy mnie lubili, no lepiej, jak żeby mi zeszli z drogi, no bo po prostu nie chcą być pokazywani w moim otoczeniu, bo jeszcze ktoś pomyśli tak, że mają takie samo zdanie, co ja. Dlatego, kochani, jeżeli widzimy osoby takie jak Sylwia, które mają odwagę walczyć, stańmy za nimi, zabierzmy głos, powiedzcie czasami, ta kobieta, ten facet mówi dobrze, cieszę się, że pani zabrała głos, cieszę się, że pan zabrał głos, nie bójcie się tego wyrazić, przyznajcie się czasami, tak jak nam się to zdarza. Dobrze pan mówi, dobrze pani mówi, ja nie umiem tego wyartykułować, ale zgadzam się z tymi słowami, popieram panią, bardzo się cieszę, że są takie osoby, czasami to wystarczy, żebyśmy podeszli, położyli rękę na ramieniu, albo jak mówi Wojciech, jak czasami z kobietami jest, stanie z tyłu, poczuje facet piersi na plecach i głupio mu się wycofać. O to chodzi. Także wspierajmy się nawzajem. Pięknie, Sylwia, dawaj dalej. W Wielkiej Polsce, kochani, do dzieła. Nie, dawaj, nie, dawaj. Powiedz, co rodzice mają robić, wchodzić do trójek. Tak, ale rodzice o tym wiedzą. Fakt, że już ten czas minął w tym roku szkolnym, ale w następnym roku wszystko się zacznie od nowa. Czas szybko leci. Jeżeli nie będziemy sami się zgłaszać na ochotnika, do tych trójek klasowych, potem wchodzimy do Rady Rodziców. My naprawdę tak, wam się wydaje, że nie, no po co, za dużo pracy i tak dalej, ale to ta Rada Rodziców potem decyduje, ona te dokumenty potwierdza, dopiero potem zatwierdza je dyrektor. Wy macie tą moc sprawczą, nie zdajecie sobie z tego sprawy. I czytać. To, że oni wam mówią pokrótce, jest tak, to tam niewielkie zmiany nastąpiły. To nie tak. Non stop coś się dzieje. Same wakacje weszło tyle ustaw, przeforsowano tyle niebezpiecznych rzeczy dla naszych pociech. Oni mówią, to nic takiego. Między innymi ustawa Lex Maluchy za kraty. Ona się tak nazywa. Ona została już podpisana przez prezydenta Dudę na początku lipca. Gdzie 10-letnie dzieci będą traktowane jak osoby dorosłe. I gdzie ta moc sprawcza z sądów została przerzucona na dyrektorów szkoły. Tak naprawdę to ja współczuję dyrektorom szkół, bo na nich się wszystko przerzuca. No teraz nie będzie być może tych lockdownów tak z powodów pandemicznych, bo nie ma, ale z powodów już obniżenia temperatury w klasach, tak. Bo to już zostało w statutach zawarte, tak? Jeżeli temperatura w klasie spadnie poniżej 18 stopni, no każda szkoła ujęła po prostu inny przelicznik, też będą zamknięte szkoły, więc zrobią to z drugiej strony. A wiadomo, samorządy nie będą miały pieniążków, bo nie dostaną na to pieniążków, tak? Na ogrzanie szkoły, więc gdzie dzieci trafią? Do szkół. Ale ja już to mówiłam nawet w Koszalinie, tak, na wiecu, że my nie musimy się zgadzać na to, żeby uczniowie, żeby nasze dzieci odbywały tą naukę w domach, bo to są nasze prywatne domy. To szkoła ma zapełnić tym naszym pociechom edukację. A nie, że my w domu, no wiadomo, my będziemy płacić za ten prąd, najlepiej jeszcze mieć dla komputery w domu, tak? Wszystko my. Przecież wszyscy, kochani, wiecie, nieważne, czy macie jedno dziecko, dwoje, troje, co rusz, my rodzice na wszystko wykładamy pieniążki. Nie tylko płacimy na ubezpieczenie, radę rodziców, na te wszystkie składki, ale cały czas, ja wiem, jak u maluszka w pierwszej klasie, co rusz, a to woda, a to jakiś piaseczek, a to rysują, a to jakieś gumki, recepturki, cokolwiek. Cały czas. To nie tak, że my nie mamy dawać. Ale no chyba po to jest ten cały rząd. Dlaczego na inne dzieci nie masz tym problemu? Są pieniążki. A nasze dzieci nie mają. Nasze dzieci nie mają. A nie, Poli! Tu jest Polska! A nie, Poli! Tu jest Polska! A nie, Poli! Kochani, Sylwia z Grudziądza! Wspaniały człowiek, wspaniała nauczycielka! Chciałem wam powiedzieć, że za jej namową zgłasza się do nas wielu rodziców i mówi: słuchajcie, jakie to proste!
Jakie to proste! Rodzice nie chcą się zgłaszać. Wystarczy się zgłosić i zawalczyć o nasz wspólny interes. Na Telegramie jest grupa dla rodziców też. Na Telegramie jest grupa dla rodziców. Tam też mamy spotkania. Tam przekazujemy wszystkie dokumenty. Odpowiadamy na każde pytania. Więc wystarczy się zgłosić do tej grupy dla rodziców, tak, Kawrackiej Rady Rodziców. I tam naprawdę są bardzo ważne kwestie poruszane. Każdy, kto zadaje jakieś pytanie, nie zostaje bez odpowiedzi. A pytania są różne. No, każdy ma inne problemy, tak? Dlatego zobaczcie sami. Słowo. Dlaczego za słowo został zamknięty Wojciech Olszański? Bo słowo może być silniejszą bronią niż najpotężniejszy oręż. Bo słowo może być najpotężniejszym orężem. Słowo wypowiedziane przez Sylwię spowodowało, że rodzice w całej Polsce postanowili zadbać o swoje dzieci, wziąć sprawy w swoje ręce i walczyć. I mówią tak, my coś przegłosujemy, a dyrektor mówi potem w kuratorium, ale co ja mogę? U mnie rodzice tak chcą, ja tak muszę zrobić. Dokładnie. To jest naprawdę bardzo proste. Dlatego słowa, święte słowa Wojciecha Olszańskiego, odbijamy Polskę od dołu. Pamiętajcie o tych słowach, tak jak trzeba pamiętać o Wojtku Olszańskim. Wojciech Olszański! Obecny! Wojciech Olszański! Obecny! Wojciech Olszański! Obecny! 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 Dziękujemy Sylwii. Brawo! Czołem, kochani! Mały komunikat organizacyjny. Słuchajcie, pod sceną czeka Mirek Rostankowski, który ma jechać do Wrocławia razem z Markiem Majcherem Czujnym. Także Marek, Mirek nie może cię znaleźć, czeka pod sceną, szuka ciebie, chciałby razem z tobą pojechać, albo na odwrót, ty z nim, więc zgłoś się proszę. O, jest już koleżanka, myślę, że się uda to uruchomić. Kochani, zobaczcie, z nami jest mnóstwo policji. Pozdrawiamy serdecznie całą policję. Dziękujemy komendantowi, że zadbał w końcu o kamerę na statywie, żebyście nie musieli się męczyć, stać z kamerą w ręce przez cały dzień. Doceniamy ten gest. Obiecujemy, że zadbamy również o oświetlenie sceny, żebyście mieli jak najlepsze ujęcia. Chcieliśmy wam szczerze, bez sarkazmu, bez żartów podziękować, panowie i panie, bo wiemy, że jeszcze jesteście polską policją. Wiemy o tym, jak wygląda wasza sytuacja. Wielu z was mają zapewnienie tajemnicy z naszej strony. Dzwoni do nas, o, kamera na statywie, jak wygląda wasza służba. Że nie wspomnę o naczelniku, który w jednej z miejscowości dostał na swoją jednostkę 2 miliony złotych. Pan to jest niezawodny wszędzie. Przetrzymał ją rok czasu. Witam doktorze, witam panu. W tym czasie pracownicy jednostki policjanci wolni. Tak jest, cześć, witam. O, jestem. Po roku oddał pieniądze do centrali jako oszczędności i on jako komendant dostał 80 tysięcy złotych. No ja też jakoś się daję radę. Jeszcze. No, zobaczcie, nie, to Iwona spokojnie. Po roku oddał te 2 miliony złotych wolne dni, nie ma i dostał 80 tysięcy nagrody dla siebie. Gdzie tu jest dbałość o policję? Gdzie tu jest dbałość o instytucję, która ma dbać o bezpieczeństwo wewnętrzne? Nie może być tak, że policjanci z kilkunastoletnich stażem pytają się nas, co ja robię źle? Co ja robię źle? Dlaczego nie stać mnie, bo małe mieszkanie 50 metrów, dlaczego mi nie stać na utrzymanie tego mieszkania? Spłacam raty i nie zostaje mi nic więcej, gdyby nie mąż, kamerę na statywie, to jest żona. Nie miałbym za co żyć. To jest telewizja, czy policja? To jest prawda, że ci ludzie są doprowadzani do takiej sytuacji. A tam kamera. To jest niedopuszczalne, szczególnie z tego powodu, że przy najmniejszych potknięciach przychodzi taki naczelnik, komendant,
i wtedy cała wina jest policjanta. Przy najmniejszym błędzie policjant nie ma żadnego wsparcia, tylko jest natychmiast zraniany, atakowany, potrącany, bo jest pensja. Wiemy, szanowni panowie, panie, jak wygląda wasza służba i ona nie jest lekka. Wierzcie, że zadbamy o to, aby policjant w wolnej Polsce mógł chodzić dumnie, jego mundur był szanowany, wasze prawa były takie, abyście mogli swobodnie funkcjonować, a Polacy w końcu na wasz widok nie będą się bali, nie będą w odruchu naciskali na hamulec, ale będą przedostatnie i ostatnie. Czołem polskiej policji! Dziękujemy panowie! A teraz kolejny człowiek, który służy. Ale o tym, co to za człowiek powiedzieć? Teraz chciałbym zapowiedzieć osobę wyjątkową. Kamrata z Bydgoskiego Kamractwa Rodaków. Człowieka, który też wiele poświęcił o to, żeby walczyć o nasze interesy. Zapraszam doktora Piotra. Na Kraku. Doktor Piotr! Doktor Piotr! Doktor Piotr! Doktor Piotr! Doktor Piotr! Cześć. Człowiek wyjątkowy, człowiek odważny. Doktor, który nie boi się powiedzieć prawdy o szaleństwach, jakie nas otaczają. Człowiek, który tą prawdę wyraża w kilku słowach, ale i wyjątkowy, wyjątkowy za serce twora. Nasz kamracki doktor Piotr! Brawa! Cześć. No. Można zdjęcie z tobą? Oczywiście, że tak. Na tle górki? Dziękuję w imieniu Wojciecha, dziękuję Piotrze, z ponownym prawo moralne w nas, ponące statuty nad nami, a tu jest policyjna, na statywie, dziękuję Piotrze za pamięć, tak, na samochodzie, żeby było wysoko. Kiedy tam flagę odbierzesz ode mnie? Mam w Warszawie się wydarzyło. Ale mam zapasową. Ja wiem, właśnie widzę, to jest ta, co malowałeś kiedyś. Nie, to jest cięta z materiału. A tamta jest, proszę ciebie, taka drukowana. Porządna i ten, tak, drukowana. Tak rozmawiamy, co dzień w dzień. No. Terror, mordują dzieci, getto, nazizm, świat cicho. Cicho, cicho, tylko nic się nie dzieje. Ale teraz ujala, tak, tak. Bo nie wiem, czy to nie są zdjęcia, z tamtego roku. Codziennie czytam. Wczoraj jeden zginął Palestyńczyk. Znowu tam, ale w jednej miejscowości. Jeden zginął, aresztowali trzech braci. Znowu w drugiej miejscowości. W każdej miejscowości tam wchodzą do Nablusu, do Hebronu, do siebie. No, normalnie. A ja nie wiem, co ta władza palestyńska tam robi. W ogóle tam nie reagują. Wiesz, bo przecież zachodni brzeg ma swoją autonomię. To jak? Ale myślę, że zostali jakoś przekupieni. Oczywiście. Tak? Tak. Czyli to już nie jest Palestyna. Nie, nie, to jest ten prezydent, to jest jakiś taki dziwny. Co? Abbas, tak. Mahmud Abbas. Dziwny jest. No ale... Ale są siły, które walczą, wiesz. Trzeba walczyć. Nie. No, nie tylko. Nie. No, ty wiesz, chciałem też. No. Rozpoczynał od walki o zaprzestanie zamykania polskich kopalń.
Zobaczmy tu, jak już jesteśmy na zapleczu. To jeszcze. Zobaczmy, to są takie podgrupy, a tu policji jest to gruba. Patrzcie, ile samochodów policji, ile policjantów jest tutaj. No ale oni są po to, żeby chronić. Chociaż we Wrocławiu nie byli po to, tylko po to, żeby aresztować Międlara. Także... Za to... Cześć, Marcin. Cześć. Na chwilę to kiedyś taka się stała. Podniósł rękę do góry. Cześć.